Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w Onet Rano Wiem. Jesteśmy z Witoldem Juraszem, dziennikarzem Onetu, z którym porozmawiamy. Za chwilę spróbujemy rozszyfrować troszkę tajemnic wokół tego, co się dwa dni temu wydarzyło w nocy nad Kremlem, dokładnie rzecz biorąc. Ale zanim Witold, chciałem się połączyć z Marcinem Wyrwałem, również oczywiście dziennikarzem Onetu, który jest gdzieś daleko w strefie przyfrontowej w Ukrainie. Nie podajemy dokładnie gdzie, z oczywistych powodów. Dzień dobry Marcinie, powiedz, jaka jest sytuacja, co widziałeś, o czym piszesz i powiedz może, czy w ogóle twoi ludzie, z którymi się spotykasz w Ukrainie, rozmawiają o tym, co się stało nad Kremlem dwa dni temu? Witaj Bartku i witam Państwa. Ja najpierw powiem dlaczego, bo czasem możemy mniej więcej mówić, gdzie jesteśmy, ale tutaj sytuacja jest wyjątkowa. Jestem w tak zwanej szarej strefie. To jest strefa kontrolowana technicznie przez Ukraińców, ale podatna na wtargnięcia Rosjan. Medycy, z którymi teraz jestem, którzy leczą ludzi w tej wsi, bo tutaj ledwie dociera, nie wiem, tu chyba raczej nie ma prądu, ledwie dociera woda, to do lekarzy. To jest w ogóle jeden z takich nierozpoznanych tutaj problemów, te nadprogramowe zgony z powodu braku opieki lekarskiej, a ja jestem tutaj z polskimi medykami z Fundacji Humanos i Victims of War in Ukraine. I oni tutaj zapuszczają się aż tak głęboko, dlatego ze względu na ich bezpieczeństwo właśnie tego nie możemy ujawniać. Czy rozmawiam? Oczywiście, że rozmawiałem tutaj z ludźmi o tym, co się na Kremlu wydarzyło, o tych dwóch eksplozjach. I ciekawostka, to zależy, gdzie pytać, tak ten temat rezonuje. Na głębszym zapleczu, jeszcze w Charkowie, ja dokładnie wtedy byłem, kiedy to się stało, tam to był niezwykle ważny temat. Ludzie bardzo się obawiali, że to nie Ukraińcy, a Rosjanie po prostu eskalowali i być może za chwilę będą zmasowane ataki. Zresztą tamtej nocy, nie wiem, dwa czy trzy razy były sygnały alarmowe, przeciwbombowe. Na całe szczęście wtedy nic się nie stało, ponieważ ci ludzie mówili, okej, my rozumiemy, że odwet ma iść na Kijów, ale my jesteśmy tutaj w Charkowie bardziej podatni. Natomiast zupełnie inne podejście jest w strefie już takiej przyfrontowej. Ja ledwie wczoraj byłem w Konstantyniwce, jeszcze wcześniej byłem w Czasypiarze. To są dwa miejsca bezpośrednio za Bachmutem, czyli to jest takie bezpośrednie zaplecze. I tam intensywność ognia, intensywność ostrzałów jest tak wielka, że ja pytałem żołnierzy, czy słyszeliście o tym. Niektórzy w ogóle nie słyszeli, niektórzy mówią, słuchaj, ale my tu jesteśmy teraz zajęci po prostu ratowaniem własnego życia albo prowadzeniem działań wojennych. To nie jest dla nas temat. Ale generalnie bardzo dużo się słyszy tego, że to może jednak nie Ukraińcy, chociaż fajnie by było, gdybyśmy my, Ukraińcy, byli tak skuteczni, ale to jednak Rosjanie. Jeszcze jedno pytanie, Marcin. Nie wiem, czy widziałeś to wideo Jewgenija Prigożyna, szefa grupy tak. Wagnera, który, muszę powiedzieć, tak wstrząsające to wideo jest, na inną dyskusję, i co się dzieje w ogóle z kulturą rosyjską, jak odpływa z Europy w ciągu roku, jak zniknęła z Europy i przemieszcza się gdzieś w średniowiecze, tak bym chyba to określił. No w każdym razie na tym wideo Prigożyn pokazuje trupy najemników z grupy Wagnera i krzyczy do oficerów Ministerstwa Obrony Rosji, żeby dali im amunicję, i wyzywa ich tam po prostu, no, wulgarnymi słowami, mówiąc krótko, że mu nie dają amunicji, jego ludzie giną. Czy widzisz wpływ tego braku amunicji u Rosjan na froncie? Czy Ukraińcy rozmawiają o tym, że rosyjska strona nie ma amunicji? No bo z drugiej strony mówisz, że na przykład w Charkowie ludzie z oczywistych powodów obawiali się odwetu za to coś, co się wydarzyło w Kremlu. Mówi się o tym i dosłownie niecały tydzień temu, właśnie w Czasypiarze, z oficerem ukraińskim rozmawialiśmy troszeczkę o Wagnerze. Jeszcze wtedy ta wypowiedź oczywiście nie była znana. On mówił, że nie wiadomo dlaczego, ale wydaje się, że Wagner dostaje mniej, że Wagner gdzieś jest spychany na bok. Chociaż oczywiście te fale tych źle przygotowanych ludzi, no bo oni mówią tak, jeden Wagner to jest Wagner,
Wagner taki doskonale przygotowany, a drugi to są ci ludzie kompletnie nieprzygotowani, którzy są wykorzystywani jako mięso armatnie, tak? Natomiast czy na froncie, ja no, sam na własnej skórze niemalże przekonałem się o tym, no czasy FIAR w tym momencie, czyli ta miejscowość ledwie 5 kilometrów za Bachmutem, to jest miejsce no, nie do wytrzymania. To jest co 20-30 sekund, tam następuje uderzenie. Czasem to jest, jak to Ukraińcy mówią, wychod, czyli uderzenie ze strony ukraińskiej, ale częściej to jest prichod, czyli właśnie to, co przylatuje. Niewiele lepiej jest w Konstantynówce, to jest znowu jakieś 15 kilometrów od Bachmutu. I ja kilkukrotnie wjeżdżałem w ciągu ostatnich 2 tygodni do tej strefy. Ja w ogóle nie widzę różnicy. To natężenie ognia jest niesamowite. Być może Prigorzyn rozgrywa własną grę. Być może czuje, że być może medialnie próbuje naciskać, żeby to jego formacja dostała więcej tych zapasów, tej amunicji. Natomiast na samym froncie w żaden sposób nie można powiedzieć, że ta intensywność rosyjskich ostrzałów jest mniejsza. To jest dzień jak co dzień. Nie wiem, ja to samo widziałem w czerwcu, w sierpniu, w grudniu. Teraz nawet czasem mam wrażenie, że tego jest jeszcze więcej. Marcinie, pozwolimy ci zająć się swoimi sprawami. Dziękuję ci bardzo. Oczywiście czekamy na twoje reportaże i twoje teksty. Uważaj na siebie, bardzo cię proszę. To jest najważniejsze. Pamiętaj o tym. Oczywiście. Mamy z Marcinem dużo rozmów na ten temat przed jego każdym wyjazdem do Ukrainy, więc bardzo cię proszę, uważaj na siebie. Dziękuję bardzo. Marcin Wyrwał gdzieś w Ukrainie, gdzieś w strefie przyfrontowej, a my przenosimy się na Kreml z Witkiem Juraszem i porozmawiajmy o tym, co się stało w nocy z 2 na 3 maja. O przede wszystkim, po pierwsze, co się stało, a po drugie, jakie to może mieć konsekwencje. Niewiele wiemy na temat tego, co się stało. Wiemy, podkreślam, z dużo bardzo koncepcji. Wiemy, że coś leciało nad Kreml, coś zostało zestrzelone. Według Rosjan, to, że sami ujawnili ten film, właśnie widzicie państwo ten film i to coś, co leci nad Kremlem i chyba zostaje zestrzelone nad Kremlem. Oczywiście Rosjanie poinformowali, że była to ukraińska próba zamachu na prezydenta Putina. Ja tylko podkreślę jedną rzecz, rzecz się wydarzyła o 2 w nocy, kiedy Putina nigdy nie ma na Kremlu. Mieszka w Nowogoriewie, a nie na Kremlu. Ponieważ on mieszka w olbrzymiej posiadłości pod Moskwą, a nie na Kremlu. W związku z tym nikt o 2 w nocy nie próbuje robić zamachu na Putina na Kremlu. Ale zostawmy to na boku. Co twoim zdaniem się zdarzyło? Co widzieliśmy przed chwilą na tym filmie? No, widzieliśmy małego drona. Nie widzieliśmy dużego drona, bo tam widać ten obiekt, jak podlatuje. Więc to nie był obiekt, który mógłby przebić tą kopułę Wielkiego Pałacu Kremlowskiego. Czyli innymi słowy, ja bym powiedział, że był to dron propagandowy, a nie dron stricte wojskowy. Zresztą ten wybuch, bo są przecież nowe zdjęcia tej kopuły i ona jest, że tak powiem, osmalona. Mhm. Ona nie została przebita, więc to był zbyt mały dron, żeby wyrządzić jakiekolwiek szkody. A skoro dron propagandowy, no to możemy zakładać, że to byli Ukraińcy, dlatego że mentalnie są do tego zdolni. Ja jak widzę Kiryło Budanowa, to mam takie skojarzenia. Szefa wywiadu wojskowego. Szefa wywiadu wojskowego. No, to jest rzeczywiście taki facet, który... No, jakby mógł, to by to zrobił. Jakby mógł, to by to zrobił i prawdę powiedziawszy kojarzy mi się z takimi różnymi filmami z Charlesem Bronsonem. No, to jest mściciel po prostu regularny. Zresztą podziwiam człowieka i zastanawiam się, jak on psychologicznie będzie sobie dawał radę po wojnie. Mamy za kilka dni parad pobiedy. Czekaj, ale czy jest możliwe na przykład, że był to zwykły wypadek? Ja przypomnę, że w latach 80., to pamiętasz dobrze, niemiecki student przyleciał awionetką na Plac Czerwony w Moskwie. Rus, tak. No tak, tylko że... I wszystkie były te teorie spiskowe, wtedy oczywiście były gigantyczne, że to CIA i w ogóle, i w ogóle. A na koniec się okazało, że facet się założył po prostu. I tak wymyślił sobie, że poleci do Moskwy i poleciał. No tak, zastrzeżeniem, że Matthias Rust, bo jedno wiemy, mianowicie, że jak on przyleciał od Petersburga. I tak się składa, że akurat były konserwowane układy, systemy przeciwlotnicze na jego trasie, a po tym wylądowaniu Gorbaczow się pozbył kilku dowódców sił zbrojnych, którzy byli przeciwni polityce pierestrojki i głasności. Więc
Czyli uważasz, no, dobrze, okej, okay, to jeżeli tak było w tamtym przypadku, to czy mogło też być w tym przypadku, także to była wewnętrzna operacja rosyjska, która ma służyć, nie wiem, jedyna, przytasowaniom personalnym? Jedyna albo... uczciwa odpowiedź brzmi, nie mam zielonego pojęcia, no bo nie wiem. Mhm. Natomiast jest kontekst 9 maja. 9 maja to jest Parad Pobiedy. To jest wielkie święto, więc Ukraińcom, tak, więc przepraszam, więc Ukraińcom opłacałoby się uniemożliwić Rosjanom przeprowadzenie tej parady zwycięstwa. Wczoraj publikowaliśmy wieczorem tekst o tym, że 21 miast w Rosji odwołało już parady i to bardzo różne, bo na Syberii, nie tylko w okolicy tak, granicy. Ale jedna jest najważniejsza i byłeś w Moskwie i wiesz, że zawsze jest... Byłem na tej paradzie nawet. Tak, tam taki lektor mówi Gawarit Moskwa, czyli mówi Moskwa. To jest radiostacja, która nadawała w czasie wojny i tak zaczynały wszystkie komunikaty z frontu. Dokładnie i tak jest to, więc to jest rzeczywiście jedyne święto, ale to z punktu widzenia walk różnych koterii na Kremlu, no to też by się mogło opłacać, bo to byłoby pokazanie, że Władimir Władimirowicz jest tak słaby, że w istocie no, nie jest w stanie przeprowadzić albo nie mógł pojawić się na paradzie zwycięstwa. Więc wszystkie opcje są możliwe, a jak było, to nie wiem. Jak patrzysz na to, co się dzieje, o czym wspominał Marcin, o tej awanturze pomiędzy Prigożynem, czyli szefem grupy Wagnera, Ministerstwem Obrony, czy to jest coś, co powinniśmy obserwować? Czy to jest coś ważnego? Czy to jest takie machanie szabelkami, które z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia Ukrainy przede wszystkim nie ma znaczenia większego? No, to na pewno miało znaczenie w czasie II wojny światowej, czy Wehrmacht ma więcej amunicji, czy Waffen-SS. Pytanie, kto jest Wehrmachtem, a kto Waffen-SS tutaj. Natomiast Prigożyn powiedział jeszcze jedną rzecz w ostatnich dniach bardzo ciekawą. Mianowicie powiedział, że jakieś takie aluzje do Trumpa, że Trump jest homoseksualistą, to wyjaśnijmy, nie ma nic zdrożnego w byciu homoseksualistą, ale w Rosji ma. I zastanawiam się, dlaczego został ten, że tak powiem, pies łańcuchowy z łańcucha spuszczony z takimi tekstami. Ale to jest tylko moja hipoteza. Myślę sobie, że gdyby Rosjanie kombinowali, że trzeba zacząć się dogadywać, to mogliby zagrać na Bidena, a nie na Trumpa. A w ich przeświadczeniu opowiadanie o tym, że Trump jest homoseksualistą, może w ich myśleniu być zagraniem na Bidena. Dlatego, że z Bidenem się można dogadywać, dlatego, że to jest człowiek, który ma 36 lat w Senacie, 8 wiceprezydent, 44 i za moment 4 prezydentury, czyli daj Boże 48 lat doświadczenia, prawda? Mhm. A jeszcze ten czas pomiędzy te 4 lata też trzeba doliczyć, prawda? Cały czas funkcjonował w polityce. Ponad pół wieku doświadczenia. Lepiej dogadywać się z kimś takim niż z Donaldem Trumpem, bo z Donaldem Trumpem albo się dogadają na super warunkach, albo się w ogóle nie dogadają, bo dla odmiany on uzna, że to teraz jakby on jest silny, a oni są słabi, prawda? Więc na to bardziej bym zwrócił uwagę. A ta gra o amunicję, no to podkreślam, Waffen-SS, bo przecież tak naprawdę ta rozgrywka, to tworzenie tej alternatywnej armii, pomijając to, że to ma w mojej opinii jeszcze efekt budżetowy, no po prostu jak 50 tysięcy więźniów pójdzie do piachu, no to nie trzeba będzie utrzymywać 50 tysięcy więźniów. To jest całkiem dobre rozwiązanie. Okay. Powiedz proszę, czy ty uważasz, że gdzieś na zapleczu tej wojny toczą się rozmowy dyplomatyczne pomiędzy szeroko pojętym Zachodem i Rosją, o których my nie wiemy, i ten kanał informacyjny gdzieś pomiędzy obydwiema stronami jest utrzymywany? Nie mam cienia wątpliwości, że tak się dzieje. Zresztą ostatnio była taka dość zabawna rzecz, którą Ukraińcy wrzucili do chyba Anton Gierasienko na Twittera, mianowicie żona Siergieja Naryszkina, czyli szefa służby wywiadu zagranicznego, poleciała na zakupy do Paryża. No, wspaniałe było, te zdjęcia były wspaniałe. Tak, tylko dodajmy, że szef wywiadu oczywiście jest na liście sankcji i sam nie może polecieć nigdzie na zachód. Ale żona może. Jest jednym z najgorszych bandytów propagandowych, znaczy mówi straszne rzeczy, ale żona, jak widać, nie ma problemu z kupowaniem torebek w Louis Vuittonie, bo tam robiła zakupy, kupowała również męskie torebki, co prawdopodobnie oznacza, że mąż również miał potrzeby. Ale jedno jest charakterystyczne. Otóż dziennikarze zwrócili uwagę, że te zdjęcia, które pani Naryszkina, na których została uchwycona pani Naryszkina, zostały zrobione w pobliżu siedziby wywiadu francuskiego.
Więc to jest pytanie, czy akurat czysto przypadkowo robiła zakupy w takim miejscu, a nie w innym miejscu. Nie mam cienia wątpliwości. Czy te rozmowy odbywają się w, no tradycyjnie byśmy powiedzieli w Helsinkach, ale, on, ale już nie. Genewa nadal wchodziłaby w rachubę, Wiedeń ewentualnie. Ale... Nawet Nowy Jork, bo przecież misja rosyjska no, przecież działa. No, dokładnie, ale to może być też Ankara na przykład, bo to, to jest takie miejsce, które sobie możemy wyobrazić, albo jakaś inna stolica. Albo Bliski Wschód. Albo Dubaj. Nie mam cienia wątpliwości, że te kontakty są utrzymywane. Zresztą obie strony, Amerykanie też przecież, to im niektórzy zarzucają, że dostarczają tej broni za mało, że oni cały czas tylko wyrównują, wyrównują, ale nigdy nie dają Ukrainie tej wielkiej przewagi. No przecież mogliby. To skoro nie robią, to znaczy, że wysyłają jakiś sygnał. A zostając na chwilę przy dyplomatach, to co się dzieje w stosunkach polsko-rosyjskich w tej chwili, zwłaszcza po zamknięciu szkoły rosyjskiej w Warszawie, widzieliśmy te histeryczne zupełnie reakcje, ale tylko takie werbalne Rosji, ten Miedwiediew, który oszalał kompletnie. Mam wrażenie, że to jest jakaś choroba psychiczna, już zahaczamy. Nie, on tankuje, no. Tankuje, to wyjaśnię państwu, pije. Pije, tak. Natomiast rzeczywiście Moskwa i rzeczniczka MSZ-u reagowała bardzo agresywnie i jakoś wyjątkowo agresywnie. Pojawiły się wręcz, nawet ambasador Andrzejew, czyli ambasador Rosji w Polsce, wystąpił Sołowiowa w programie dwa dni temu i powiedział, że absolutnie zerwanie relacji między Polską i Rosją jest możliwe. Czy ty uważasz, że do tego dojdzie, do tego, że Rosja zerwie relacje dyplomatyczne z Polską? No jest kilka argumentów na rzecz takiej tezy i kilka argumentów przeciwko. Rosjanom się to nie opłaca w mojej opinii z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że oni nadal są w stanie szpiegować u nas, a my nie jesteśmy w stanie szpiegować u nich, bo reżim kontrwywiadowczy panujący w Rosji, czyli mówiąc krótko, ilość kamer, ilość ludzi, którzy idą w ślad za naszymi dyplomatami, jak ci wychodzą na spacer albo do sklepu, jest taka, że praktycznie działalność wywiadowcza z poziomu placówki jest niemożliwa. Wierzę, że polski kontrwywiad dwoi się i troi, ale myślę, że jest mu jednak trudniej działać, bo Polska nie jest po prostu takim państwem jak Rosja. Czyli tutaj punkt dla Rosjan. Nadal jest dysparytet też, jak chodzi o te nieruchomości. Bo to wyjaśnijmy, były dwie umowy w 72 i w 85 roku. Myśmy się mieli wymienić nieruchomościami z Rosjanami. Znaczy my dajemy coś Rosjanom w Polsce, i oni nam dają. A oni nam dają. Tylko że myśmy im dali, a oni nam nie dali, więc myśmy wypowiedzieli umowę, ale oni mają to w głębokim poważaniu. I nadal mają tych nieruchomości więcej. Gdybyśmy zerwali stosunki dyplomatyczne, to w zasadzie zerujemy wszystko. Ja nawet mam pomysł na ambasadę rosyjską, bo to tak na taki dobry hotel pięciogwiazdkowy, to idealnie, prawda? Duże sale balowe i tak dalej, wszystko. Czyli ja bym tam przeniósł ambasadę ukraińską, uważam, że to jest idealne. To byłoby jeszcze, to jest jeszcze lepszy pomysł. Pytanie, czy Ukraińcy akurat by chcieli, tam byłyby duchy. Natomiast jest też powód i jeden z racji, którego nam się z kolei nie opłaca. Ale też powiedzmy, że Polska ma olbrzymią ambasadę. W sensie mówię nie ludzkim, bo już ludzkim jest bardzo mało, ale jeśli chodzi o nieruchomość, to nieruchomość w Moskwie jest olbrzymia. Bo to jest i wielka ambasada, jeszcze z czasów PRL-u oczywiście. I ten taki wieżowiec dla pracowników. Tak zwany ziggurat. Dokładnie, ziggurat, tak. Trochę czasu w nim, nigdy w nim nie mieszkałem na szczęście, ale trochę czasu w nim spędziłem. I to jest wielki teren w centrum, w bardzo dobrym miejscu, w centrum Moskwy. To jest na pewno wielki teren, ale też, prawdę powiedziawszy, nie do końca praktyczny. Ta ambasada wymagałaby remontu. Taniej byłoby zbudować nową ambasadę. I pewnie mniejszą. Dlaczego nam się nie opłaca, żeby te stosunki zerwać? No po prostu polska ambasada w Moskwie to są oczy i uszy. I ja sobie wyobrażam zadać to pytanie, czy jest ten dialog, czy jest ten kontakt Zachodu z Rosjanami. No na pewno jest, tylko że wyobraźmy sobie, że Amerykanie rozmawiają z Rosjanami i my nadstawiamy ucha w Departamencie Stanu. Ale zawsze dobrze jest też nadstawić ucha w czasie lunchu z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie, a potem porównać szyfrówki. I jeszcze jeden... Czy mówią nam to samo z obu stron? Dokładnie, warto też wtedy porozmawiać z Rosjanami,
bo oni co prawda będą nam mówić półprawdy, nieprawdy, będą nas inspirować, ale umówmy się, że Amerykanie też nam mogą nie powiedzieć wszystkiego i porównamy sobie wersje. A poza tym doświadczeni dyplomaci wiedzą, że z propagandowych zdań też można wyciągnąć coś ciekawego. Dokładnie, a poza wszystkim z ludźmi, jak się ma relacje osobiste, to też oni czasami coś zmarszczą brwi, poproszeni o komentarz i już mamy, że tutaj coś nie do końca. Ale jest jeszcze jeden wątek. Otóż polityka unijna, polityka sankcji unijnych, ona jest wypracowywana w punkcie startu na tak zwane HOMS, Heads of Missions, czyli na spotkaniu szefów misji Unii Europejskiej. Już teraz głos na przykład Bałtów jest osłabiony, dlatego że na HOMS chodzą charge d'affaires, a nie ambasadorowie. A charge d'affaires bardzo ciężko jest wypracować sobie pozycję równą ambasadorom. Czyli nie ambasadorzy, tylko szefowie placówki. No. Tylko szefowie PO ambasadora. PO ambasadora, dokładnie. I charge zawsze jest trudno, dlatego że jest takie powiedzonko, że dyplomaci się dzielą na ambasadorów i na całą resztę. No i tak rzeczywiście jest, co do zasady. Wyobraźmy sobie, że nie ma tam polskiego ambasadora, albo co gorsza, nie ma w ogóle polskiego dyplomaty, a Bałtowie są reprezentowani na poziomie szarże. To w tym momencie ten głos pod tytułem zaostrzmy, wprowadźmy twardszy pakiet sankcji, a to jest punkt wyjścia do pracy później w Brukseli, jest słabszy, mówiąc krótko, nam się opłaca. Tylko że wszystkie powody, które ja wymieniłem, z racji których Rosjanom się nie opłaca zerwanie stosunków dyplomatycznych, są powodami, z racji których nam się opłaca. I na odwrót. To, co nam się nie opłaca, to Rosjanom się opłaca. Z tego dokładnie, samego. Ale jest jedna rzecz, która się opłaca obydwu stronom. Mianowicie placówka dyplomatyczna to jest też kanał komunikacji i deeskalacji w razie czegoś, co może się wymknąć spod kontroli. I tu wydaje mi się, że i Rosjanie, i my mamy ten sam interes. Bo zresztą wspomniałeś ambasadora Andrijewa. Andrijew jak na swoje możliwości... Prawda, wykazywał się... większą energię. A wiórki, nie wiórki, wróbelki, przepraszam, ćwierkają, że dostał tak zwany OPR z Moskwy, że ma nie eskalować. To przerwimy w takim razie tę rozmowę. Jednym samym powodów, żeby nie zamykać rosyjskiej ambasady. Jest zdecydowanie więcej. Jest więcej niż żeby ją zamknąć. Dokładnie tak. Witold Jurasz, dziennikarz Onetu. Zresztą to, o czym państwu przed chwilą opowiadał, można też przeczytać w jego tekście, który opublikował na Onecie, o powodach, dlaczego nie należy zrywać relacji dyplomatycznych Polski z Rosją i dlaczego z tych samych powodów należy zerwać relacje dyplomatyczne Polski z Rosją. Dziękuję państwu bardzo, to był Onet Rano, wiem. Onet Rano oczywiście wraca w poniedziałek 7:55, a o 13:00 zapraszam na Onet Opinię. Do zobaczenia.